Ojejku, a co to za wielkie zamieszanie? Skąd tutaj się wzięło tyle Mudgee Pupsów? Są po prostu wszędzie. Jedne są uśmiechnięte, drugie zmartwione, trzecie zamiast oczu mają gwiazdki, a jeszcze inne nawet płaczą. Hej, Mudgee Pupsy, dlaczego jesteście w środku ambulansu? Tutaj powinni być sami pacjenci. Co wy tutaj robicie? Przyszliśmy całą ekipą. Wszyscy razem odwiedzić naszą przyjaciółkę, kotkę. Oj, biedna, trafiła niedawno do szpitala. Oj, miejmy nadzieję, że z nią wszystko w porządku. Obserwuję, sprawdzam i kontroluję. Oby kicia szybko wyzdrowiała. Pani doktor, gdzie pani jest? Mudgee Pupsy chyba przyszły trochę za wcześnie, bo pani doktor jeszcze nie zdążyła przyjść do szpitala. Pacjent miał odpoczywać. Ale jak tutaj leżeć spokojnie w łóżku, gdy dookoła tylu przyjaciół? Miau, mrał. Kochani, nie martwcie się. Czuję się już o wiele, wiele lepiej. Nic mi już nie dolega. Och, pani doktor wyleczyła mnie idealnie. A hura, hura! Brawa dla pani doktor! Hip, hip, hura! Oj, a ja płakałem przez całą noc. A teraz po prostu prześlę 1000 buziaków. Halo, co tutaj się dzieje? Ojejku, czy wy wszyscy jesteście chorzy? O nie, nie starczy miejsca na tylu pacjentów. Halo, Mudgee Pupsy, co wy tutaj robicie? Wyglądacie wszyscy na zdrowych. Pani doktor, przyszliśmy w odwiedziny do naszej Kici. Wie pani, ona jest ultra rzadką figurką Mudgee Pups. Nie mogliśmy jej tak zostawić. Oj, bardzo się o nią martwimy, pani doktor. Tak długo już tutaj leży w szpitalu. Co w końcu z tą jej łapką? Kicia będzie chodzić? Moi kochani, nie wolno przychodzić tak liczną grupą do szpitala. To nie jest plac zabaw. A po drugie, Kicia już jest zdrowa. Dzisiaj może iść do domu, więc niepotrzebnie tutaj przyszliście. Kiciu, prawda? Czujesz się już o wiele lepiej. Mrał, mrał. Kici, jestem zdrowa w 100%. Udało się ją wyleczyć. Kicia wróci z nami do Mudgeelandii. Pani doktor, bardzo pani dziękujemy. Jest pani bardzo mądra. I mamy dla pani prezent. Podziękowanie. Oj, trochę się boję. Co wy żeście wymyślili? Coś super fajnego. Coś, co pokocha każdy fan Mudgee Pups. To specjalnie dla pani, pani doktor. Super fajna niespodzianka. Pani doktor, jest pani gotowa? Ojejku, kochani, ale ja nie przyjmuję prezentów za leczenie. To jest moja praca. Tak naprawdę to moje życie. Niepotrzebnie. No, przyjmę jakieś kwiatki, ale nic poza tym. Dziękuję. Pani doktor, czuję się o wiele lepiej. Moja łapa już jest wyleczona. I mogę teraz skakać i biegać. I nawet polować. A co do kwiatów, to nie wydaje mi się. Myślę, że moi przyjaciele wpadli na jakiś inny pomysł. Ha, ha, ha! Masz rację, Kiciu! Jak myślicie, co to może być? Na jaki pomysł wpadła ta cała zgraja Mudgee Pupsów z najnowszej serii Adventure? Ojejku, ja się trochę boję, ale może spójrzmy, co to takiego? Tadam! Oto prezent, pani doktor! Coś dużego! Ogromnego, Mudgee Pupsowego. Tam, zestaw Mudgee Pups. Teraz już nigdy pani doktor nie będzie sama. Zawsze z panią doktor będzie jakiś Mudgee Pups. Może nawet pomoże w leczeniu. Ojejku, jakie to jest miłe. Dziękuję wam bardzo, kochani. Musieliście się bardzo postarać. Ale mam pomysł. Otworzę ten zestaw i sprawdzimy, jakie figurki są w środku. Ale obiecacie mi jedną rzecz, że te figurki wrócą razem z wami do Mudgeelandii. Tak,
aby mogło żyć razem z Wami w tym wspaniałym, kolorowym mieście. Młodzi popsy bardzo się ucieszyły. Niektóre nawet skakały z radości. Było to dla nich wspaniałe. Wiedziały, że w Mojilandii będzie więcej Moji Popsów. No i że pani doktor jest bardzo szczęśliwa. A w tym zestawie upominkowym mamy aż 4 figurki. Taram, taram, taram. Jedna jest tajemnicza, schowana w środku. Jak wiemy, wszystkie Moji Popsy zmieniają swoje minki. Z radosnej i uśmiechniętej, płaczącej ze śmiechu, mogą przejść w okropną, złą minkę. Brrr. Aż się nawet jej przestraszyłam. No dobrze, w takim razie zacznijmy otwieranie. No sama jestem ciekawa, kto tam w środku na mnie czeka. Moji Popsy zrobiły miejsce, a na stole pojawił się zestaw, który szybciutko, magicznie się otworzył. Ojejku, jakie urocze Moji Popsy, jakie słodziaki. Miejmy nadzieję, że wszystkie są zdrowe. Och, zajrzyjmy, kto to dokładnie tam jest? O rany, przecież to jest najprawdziwszy robot. Obok niego? Ojejku, a co to za mina? To jest chyba jakaś kózka. Och, to jest idealne na porę zimową. To jest czapka, gruba, wełniana. Jako pani doktor Hello Kitty muszę o to zapytać. Czy wszystkie Moji Popsy czują się dobrze? Dobry dzień dobry! Jest mi bardzo ciepło. To chyba przez tą wełnę. Ja też czuję się dobrze. Tik-tok, tik-tok. Mój mechanizm świetnie działa. Tik-tok, tik-tok. No a co z tobą, mała kózko? Skąd ta straszna minka? Ja się boję. Boję się tych wszystkich Moji Popsów. Czy one mnie polubią? Ależ oczywiście, że tak. Tylko musisz zrobić jedną rzecz. Natychmiast zmienić tę swoją minkę na jakąś uśmiechniętą. Czy tak lepiej, pani doktor? Czy teraz Moji Popsy mnie polubią? Oczywiście, że tak. One cię nie polubią. One cię pokochają. Ale pani doktor, to nie koniec niespodzianek. Tam są jeszcze domki i ukryty jeden magiczny Moji Pops. Ojejku, faktycznie. Dzięki tym domkom wasza Mojilandia będzie jeszcze większa. Jeden domek jest pusty, ale ten drugi z napisem Shine skrywa niespodziankę. Halo, halo, a kuku, kto tam się chowa? Halo, halo, a kuku. Kim jesteś, mały Moji Popsie? O rany, niespodzianka i tajemnica rozwiązana. Przecież to jest magiczna ryba. Chyba wieloryb. O, albo jakiś delfin. Cały obsypany brokatem. Jako pani doktor muszę zapytać. Kochany Moji Popsie, czy czujesz się dobrze? Czy czujesz się zdrowo? Nic cię nie boli? Och nie, wręcz przeciwnie, pani doktor. Czuję się wspaniale. Dzięki Pani mam siły. Dzięki Pani jestem szczęśliwa. I w końcu będę mogła zamieszkać w Mojilandii. Tak wygląda szczęśliwe zakończenie bajki. Ależ to było spotkanie. O rany, ile tutaj było Moji Popsów. Brokatowe, wyjątkowe i nawet ultra rzadkie. Jak widzicie, doktor Hello Kitty wszystkich uleczy, nawet Moji Popsy. Ktokolwiek się tutaj nie zjawi, chory, po chwili już czuje się lepiej. Czekajcie na kolejne odcinki. Nigdy nie wiadomo, kto wskoczy do mojej nowej bajki. Pa, pa!